Siema, witam w kolejnym filmiku, w którym będziemy wymieniać pastę termoprzewodzącą w konsoli Xbox One model pierwszy. Więc najpierw zdejmujemy obudowę, podważamy tutaj wszystko, te plastikowe elementy. Uważamy, żeby ostrożnie wyjąć tą tasiemkę. Następnie odpinamy druciki od góry, dwa cienkie druty. Od frontu odkręcamy dwie śrubki, żeby wyjąć tą taką zieloną płytkę. Ona na razie nie chce wyjść, a potem odkręcamy tą malutką płytkę tam z boku i teraz te długie czarne śruby, które są na przestrzał przez całą konsolę, wykręcamy je. Tych śrub jest chyba za 8. Jak już je wykręcimy, to tak naprawdę cała konsola nam się rozbierze, bo te długie śruby trzymają wszystko w kupie. Także kolejna tutaj jest na środku i na górnej części jeszcze jedna. I w rogu. Śruby oczywiście na Torxa 8. I teraz odwracamy wszystko do góry nogami i teraz spód nam ładnie zejdzie, bo został już odkręcony. Teraz tutaj będziemy odkręcać te krótsze czarne śrubki, ale w tym momencie już ta zielona klapka, którą wcześniej odkręciliśmy, nam wychodzi. Więc w tym momencie wykręcamy wszystkie śrubki od spodu. Te są już krótkie, ale jest ich sporo. Te cztery tutaj, które przytrzymują nam radiator, odkręcamy również. Odkładamy tak, żeby nie zgubić. Dobra, odkręcone. I będziemy musieli później usunąć radiator, ale najpierw odkręcamy, zdejmujemy, odpinamy tam tasiemki. Ok. Mamy odpięte i teraz możemy wyjąć napęd DVD, wypinamy dwie taśmy i po prostu jeszcze dwie taśmy od dysku twardego. Dysk twardy wyjmujemy i wyjmujemy również napęd DVD i zostaje nam już płyta główna. Odpinamy te takie plastikowe kołeczki, które przytrzymują nam płytę główną. Ten jeden biały jest przykręcony z boku na śrubkę, więc ten jeden musimy odkręcić śrubkę, wtedy nam wypadnie, no i już możemy ostrożnie wyjąć z całej tej blaszanej obudowy płytę główną. No i odkręcamy i teraz musimy odpiąć, trzeba podważyć po prostu cieniutkim śrubokrętem płaskim od zewnętrznej strony i to nam wyskoczy elegancko, tak żeby nie wygiąć niczego, po prostu od zewnętrznej i radiator już nam schodzi, mamy tak jak widać procesor, możemy tam troszkę przeczyścić, jeżeli się da, jeżeli się nie da, to trzeba to będzie po prostu zeskrobać. Oczywiście trzeba skrobać plastikiem, niczym metalowym. Do skrobania ja użyłem tego takiego trójkątu plastikowego, który na samym początku się wyjmuje z obudowy konsoli. Taka trójkątna plastikowy element i on nadaje się właśnie dobrze do tego celu, żeby zeskrobać resztki starej pasty termoprzewodzącej. Nie porysuje nam procesora. W żadnym wypadku nie należy skrobać metalem, bo metal rysuje, więc może uszkodzić. I tak samo tutaj z powierzchni radiatora również zeskrobujemy tą starą pastę, która już jest no, zaschnięta, mocno skawalona, więc potem myjemy to wszystko spirytusem, no i oczywiście wydmuchujemy porządnie, bo w całego tego grilla między te kratki tam wszędzie oczywiście nawchodziło pełno kurzu, pajęczyn, a sam wiatraczek no to polecam wacikiem jakimś środkiem czyszczącym wymyć, bo kurz, który trzyma się na wiatraku, no to nie da się go po prostu zdmuchnąć, trzeba go umyć. Teraz będę nakładał pastę, ja używam tak samo jak w poprzednich konsolach pasty MX5, robię krzyżyk, potem szpatułką rozprowadzam równomiernie po całym procesorze, nie za grubo, nie za cienko, tak staramy się, żeby było w sam raz nałożone, poprawiamy jeszcze ostatecznie, no i możemy z powrotem zakładać radiator ostrożnie i od tyłu zapinamy teraz te X-y. Zapięciem jest trochę trudniej. Też trzeba właśnie naciągać go od tyłu, podważając śrubokrętem i odchylając go do zewnętrznej,
i to nam się powinno naciągnąć, łatwo wskoczyć i już się ładnie to wszystko trzyma. Teraz jak już wyczyściliśmy oczywiście wcześniej tą blachę, wsadzamy wszystko z powrotem do tej brytwanki i zapinamy z powrotem te takie bolce przytrzymujące. Ten biały, pamiętamy, on był na śrubkę przykręcany tutaj w prawym dolnym rogu, patrząc od strony wiatraka. Natomiast te czarne tam w okolicach właśnie radiatora to są tylko takie na wcisk, tam się nie przykręca żadnych śrubek. Dwa, teraz dysk twardy montujemy tutaj, wpinamy jego dwie tasiemki i napęd również, wszystko idealnie pasuje. I teraz będziemy zakładać obudowę od góry. Tak samo, czyli odwrotność tego, co robiliśmy wcześniej. Zapinamy, zakładamy, zakręcamy najpierw te śrubki właśnie krótkie po stronie radiatora, żeby tą całość nam się trzymała. A jak już przykręcimy tą stronę dolną, to wówczas będziemy tutaj zakładać plastikową podłogę i przykręcać stronę górną. Tak więc kończymy tutaj powoli przykręcanie wszystkich śrubek. Sprawdzamy, czy najlepiej je odkładać oczywiście w taki sposób, żeby później nie pomylić. Teraz montujemy tą zieloną płytkę na boku z powrotem, tak jak była. I zakładamy wyczyszczoną wcześniej plastikową podłogę. Dobra. I odwracamy. I teraz jak już odwróciliśmy, to możemy wkręcać te długie śruby, które są na przestrzał. I przykręcać te długie śruby. Tak jak były. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, chyba z osiem ich jest tych śrub. Przykręcamy je wszystkie. Jak już to skręcimy, no to konsola już będzie stabilnie skręcona. Wówczas będziemy mogli już złożyć ją do końca. Jest to operacja stosunkowo prosta, chyba prostsza nawet niż przy Xboxie 360. Przykręcamy też te dwie śrubki do tej zielonej płytki na boku. Pamiętamy o tym, jak również tą małą płytkę w rogu, oraz zapinamy te dwa takie druciki i zapinamy bok, boczną listwę. Tam jest taka ta cieniutka taśma, trzeba ostrożnie ją wpinać, żeby nie urwać. Dobra, tak jak widzicie, jest zapięta. Przyczepiamy i teraz to się wszystko powinno spiąć z górną częścią obudowy. Nie bójcie się, że tam coś trzeszczy, nic się nie powinno wyłamać. I teraz wsadzamy ten trójkątny element, który wyjmowaliśmy na samym początku, który użyłem do właśnie do skrobania starej pasty z procesora. Zapinamy boki i konsolę mamy skończoną. Można jeszcze przetrzeć dla połysku. I cała operacja została wykonana. Mamy nową pastę termoprzewodzącą na procesorze. Mam nadzieję, że komuś się przyda ten poradnik. Jeżeli będzie za szybko, to zawsze możecie zwolnić tempo filmu. Jak coś, to pytajcie. Dzięki za uwagę i cześć.